Viktor Orbán podpisał ważną deklarację. Celem jest głęboka reforma Unia Europejska-Węgry. Fidesz zamieścił wideo z podpisania wspólnej deklaracji Grupy Europejskich Partii. Wideo przedstawiające premiera Węgier Viktora Orbána podpisującego wspólną deklarację Grupy Partii w Europie, w tym PiS i Włoskiej Ligi, zamieściła w piątek rządząca na Węgrzech partia Fidesz na swoim profilu na Facebooku. Orbán oświadczył, że po pracach przygotowawczych, które trwały kilka tygodni, prezes największej polskiej partii rządzącej Jarosław Kaczyński podpisał deklarację mówiącą o przyszłości Europy oraz o ochronie narodów, rodzin i tradycyjnych wartości chrześcijańskich, i wezwał podobnie myślące partie Europy, by się do niego przyłączyły. Fidesz przyłączył się do tego wezwania. Jak mówi deklaracja, chcemy, by ten wspólny dokument był podstawą naszej pracy kulturalnej i politycznej. W ten sposób pragniemy wziąć udział w debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej, powiedział Orbán. W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma Unia Europejska poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co, według sygnatariuszy, jest konsekwencją reinterpretacji treści traktatów. Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie, obok istniejącej zasady przyznania, zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach. Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są w rezultacie rozstrzygane przez brutalne narzucanie woli silniejszych politycznie podmiotów podmiotom słabszym. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów, czytamy w deklaracji. Dokument, jak poinformowała w komunikacie Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, został podpisany w piątek przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą braci Włochów Giorgio Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz kilkunastu innych partii centroprawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.